Ach, jeszcze, jeszcze. Witam was, kochani. Dziękuję, dziękuję wam serdecznie. No cóż u was słychać, kochani? O, słyszę, że dobrze. Bardzo się cieszę. To wy bez przerwy mnie zmuszacie, żebym wam przedstawiał ciekawych ludzi. Dzisiaj mamy również niespodziankę. Jest już u mnie w garderobie, w tej chwili kończę jeść bułkę z serem. Jest showman, lepszy ode mnie, w pływaniu. Pieśniarz, o którego mnie szczególnie prosiła pewna pani zamężna. Jest, proszę państwa, w tej chwili powoli podchodzi spokojnym krokiem, luźno do fotela, siada i oto on! Ale... A, co słychać? Gorąco. Gorąco! Zawsze ten sam! Ale poważnie, powiedz, co porabiasz? Ale, kręcę film. Pan kręcisz? Nie mogę powiedzieć, żona słucha. Żona słucha! Świetny kawałek! Nie mówiłem! Żona słucha! A z kim kręcisz ten film? Kto tam gra? No, gra paru aktorów. Paru aktorów? Ale mi dociąłeś teraz. O, obiecuję rewanż. Jeżeli o rewanżu mowa, to kiedy mi oddasz 100 zł? A, zaraz po pierwszy. Czym do nas przyjechałeś, człowiek? Tramwaje. A gdzież wystawiałeś 126P? To i w to się. To... Wymiana klamek, poważna awaria. Co nam dzisiaj opowiesz? Oh, lay that pistol down, babe. Lay that pistol down. Pistol pack and mama. Lay that pistol down. Singing songs in a cabaret, was I having fun? Till one night it didn't seem right. Now I'm on the run. Oh, lay that pistol down, babe. Lay that pistol down. Pistol back and mama. Lay that pistol down. Oh, pistol back and mama. Lay that pistol down. In cup. Wyobraź sobie, idę ulicą, widzę człowieka w zielonym ubraniu, z teczką w ręce, w berecie, bez rękawicy i zupełnie nie wiem, co o tym myślę. Wszedłem do baru i wypiłem piechu. Naprawdę! Nie wiem, co o tym myślisz! Nic się nie ma, ci pomogą, tak. Proszę państwa, a zatem nasz gość i wasz gość jeszcze po programie będzie godzinę czekał przy telefonie na wasze odpowiedzi, popijając oczywiście kawę Pinka. To był chyba pierwszy polski sitcom, gdzie śmiech podkładali nie tylko realizatorzy, ale też wykonawcy. To było w ogóle pierwsze. Pierworeklama była, zauważył pan. Właśnie, przecież w tej chwili to przecież nic takiego. Widział pan, jak on papierosy palił, bez strachu. Pomyśleć, co by było, gdybyśmy powiedzieli, jakie to były papierosy. No właśnie. No tu pokazywali bez żadnego kryptoreklamowego zażenowania
kolejne opakowania kaw, żeby dojść do Inki, która była podstawą tego. Nie wiem, czy ja panu mówiłem, taki był na przykład slogan reklamowy dawniej. Polski len zdobi ciebie, szpeci twoich wrogów. Naprawdę? Było coś takiego? A teraz mówią, że inny gorszy proszek. Tak enigmatycznie, ale to mi gorzej brzmi w ogóle. Tu w ogóle było, tu wykrakali panowie Gajos i Łazuka, bo oni to robią w atmosferze takich, no, nie bójmy się tego słowa, jaj. Radosne. O, nie wiem, czy to nie jest kryptoreklama. Już. Może już być leciutko w nabiał uderzamy, ale takie to miało być radosne, te ich wygłupy. I nie trzeba było długo poczekać, bo jakieś kilkanaście lat, 20 może, i teraz takie talk show'y odbywają się naprawdę. I tu nikt nikogo nie gra. Ci prezenterzy tacy są po prostu. A pamięta pan ten czas, jak nie było reklam, tylko w miejscu, gdzie teraz są reklamy, pojawiał się zegar i on tak na ekranie tak tykał dobre dwie minuty. I komu to przeszkadzało? Reklama upływu czasu.